Złoty medal da nam lepszą rozpoznawalność produktu na rynku polskim i myślę też zagranicznym, zwłaszcza, że już firmy zagraniczne zaczynają pytać o ten produkt. Avia Horyzont jest urządzeniem, które łączy w sobie kilka bardzo prostych zasad fizyki i wykorzystuje właściwości materiałów elektronicznych. I tutaj zastosowaliśmy kierunkowe anteny ferytowe. Anteny te są połączone w sposób ortogonalny, to znaczy ustawione są pod kątem 90 stopni, co pozwala na stereoskopowe postrzeganie otoczenia radiowego. Jeśli chodzi o wyjątkowe właściwości tego systemu, to polega na tym, że urządzenie działa bardzo szybko, ponieważ wykorzystuje innowacyjne technologie półprzewodnikowe. Są to układy FPGA, logiki programowalnej. I tutaj obliczenia następują w czasie rzędu 56 mikrosekund, podczas gdy urządzenia konkurencyjne potrzebują, aby uzyskać wynik od kilku do kilku sekund. Okazuje się, że w tym czasie pojazd, który przejeżdża z prędkością 20 km na godzinę trasę na terenie zakładu produkcyjnego, pokonuje drogę rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu metrów i stanowi realne zagrożenie dla pracowników. Są to przeważnie wózki widłowe, duże samochody, które wożą jakieś ładunki niebezpieczne. Nierzadko operator takiego wózka w ogóle nie widzi, co się przed nim dzieje, ponieważ wiezie ładunek, który mu zasłania drogę przejazdu. Korzystamy w odróżnieniu od konkurencji z właściwości fal długich. Fale długie potrafią propagować się poprzez przeszkody, nie uginają się na przeszkodach, nie odbijają się. Dzięki temu możemy widzieć na odległość do ponad 30 metrów i to w przypadku bardzo trudnych warunków przemysłowych i radiokomunikacyjnych, również w obecności silnych zakłóceń radioelektrycznych. Pomiar jest bardzo precyzyjny, określamy kierunek i odległość do obiektu. Możemy sobie tę odległość podzielić na trzy strefy. Dzielimy ją na przykład na strefę zieloną, która oznacza, że ktoś się zbliża. Strefę żółtą, która oznacza, że następuje potencjalne niebezpieczeństwo zderzenia się z pracownikiem czy obiektem. I strefę czerwoną, gdy ta osoba już jest bardzo blisko i należy praktycznie zatrzymać samochód. Te strefy są konfigurowalne.